Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Alexa. Zakończyliśmy tutaj przed bazą, do której mamy dojść. Mamy, znaczy próbujemy, rozwikłać szajkę. Czy to tutaj? Tak, szajkę narkotyków, raczej szajkę, która handluje narkotykami, ale jest tam znowu dużo przeciwników przed nami. Bez tych grantów nie poradziłbym sobie. Ja chyba naprawdę należę do manitów, nie? Tak, czuję. Boże, ale mam mało granatów. 5 granatów, a ja muszę tutaj wejść. Jak będzie teleporter, to musimy się cofnąć kupić granaty. Chociaż nie mamy już za co. Cholera jasna, ciężko. Możemy sprzedać, wiadomo, jakieś rzeczy, ale... Wiecie, że ja nie lubię też marnować, bo trzeba na skille jeszcze mieć dużo eleksu. Zostawione na później, na przyszłość. Dobra, zabiliśmy trochę potworów, więc mamy jakieś tam rzeczy, które możemy sprzedać. No dobra, idziemy do naszych przyszłych braci, jeżeli nas nie zabiją. Proszę pana, zgłaszam się do służby jako akolita. Lufa twojej broni jest czysta? Czy może nie wypalić? Nie, ale... Cóż... A niech to szlak. Myślałem, że pamiętam o wszystkim. Masz, weź to. Zasłużyłeś sobie za te lekcje. Jezu, dziękuję. Co ty tu robisz? Dlaczego nie obozujesz w horcie? To szkolenie terenowe. Trening na polu walki. Tak buduje się doświadczenie. Zwalczamy innowierców. Zarówno łupieżców, jak i pomniejsze kreatury bluźniące Kalanowi. Prawdę mówiąc, to w chuj niebezpieczne. Łupieżcy potrafią napędzić stracha, a co dopiero chimery. Powiedz mi, gdzie znaleźć te szkarady, to sam je powybijam. Naprawdę? Czy to jest jakiś test? Mam się nimi zająć, czy to ty chcesz wypełnić wolę Kalana? A może to Kalan zesłał cię, żeby mnie ocalić? Czytałem pisma, ale miejscami są dla mnie niezrozumiałe. Niedługo wyruszam na patrol, a te stwory zabiły ostatnią dwójkę akolitów, więc... Jeśli to dar bądź test będący dziełem Kalana, powinieneś wyruszyć tam ze mną i pomóc mi zgładzić te bestie. Powinniśmy współpracować. Pozbędę się chimer. Skoro taka jest wola Kalana, nie mogę się mu sprzeciwiać. W końcu brakuje nam ludzi, prawda? Czyli ujście z życiem zawdzięczam wierze. Nasi przełożeni nie mają co do tego wątpliwości. Gdzie zginęli tamci akolici? U podnóża góry, na wschód od naszego ośrodka szkoleniowego. Pochowaliśmy tam ich szczątki, więc zauważysz dwa świeże groby, jeśli zajdziesz w odpowiednie miejsce. Ale bądź czujny, te potwory krążą niedaleko. Mam przy sobie nakaz przeszukania, przywieziony z hortu. Zgadza się. Ale o co tu chodzi? I czego ode mnie oczekujesz? Myślisz, że opuszczę gacie i pozwolę ci na rewizję? A tym nakazem możesz podetrzeć sobie tyłek. Może i nie mam nic do ukrycia, ale nie zostanę niczyim popychadłem. Nie krępuj się więc. Im szybciej skończysz, tym prędzej będę miał cię z głowy. Inaczej wy... Czy jest tu teleport? Strzelam, o jest teleport, dobra, musimy iść kupić na pewno granaty, wtedy będziemy mogli tutaj robić różne rzeczy. Na razie jeszcze musimy iść chimery zabić. Dobra, tepamy się do naszych tu kolegów na dole, do fortu. I musimy kupić granatki. Dużo granatków, 100 jakbym dał radę, to by było świetne.
No to ja potrzebuję z 2500, tak? Nie, po 400 są. Kto tam jest? Miękkim, czy jesteś, że do ciebie podejdę? Ja się boję, że mnie zaatakuje. Ja tutaj nikomu nie wierzę już. A moje niektóre wybory już nie pamiętam. Wiecie, jak to jest. A, kupiec. Dobra, przecież musimy ci sprzedać najpierw rzeczy jakieś. Ja bym sprzedał wszystkie trofea, które zdobyłem znowu. Patrzcie, ile za skórę jest. Nie jest źle, nie jest źle. Pięćset papierosów, cholera jasna. Nie, nie, nie. Oj. Nie wiem, gdzie stara moneta zniknęła, ale dupa, no. Zniknęła mi stara moneta. Co masz? Kupmy jak najwięcej. Ja wiem, że to jest jakby... No może nie marnowanie pieniędzy, bo i tak sobie to jakby zwrócimy tym, co upolujemy. Ale i tak dużo pieniędzy idzie na to. No niestety. Dobra, muszę tam wejść do tego hortu. Do takiej bazy przy horcie. I przeszukać ją nieźle. Cóż, czy nie zabijemy najpierw tych chimer tutaj, co? Zrobimy może taką misję mini dla nich najpierw. Trzy wędrowne chimery. Cholera jasna, niedaleko są. Dobra, wyjdźmy, zabijmy chimery i tu wrócimy po prostu. Bo potem może być, że misji nie będziemy mogli skończyć, a ja bym wolał skończyć tę misję. Co tam chodzi? Pierdziwany rozpruwa, czy jeszcze potionki, żebym stracił. Nie, on jest za silny. Zobaczcie, ja myślałem, że dam radę, ale jednak... Ja nie jestem wojem do walki wręcz, ja muszę uważać na te walki. Ten już był blisko i to była zwykła chimera. Cholera jasna, ciężki świat. Potwornie ciężki świat. Wszystko chcecie zabić, jeszcze jest takie potężne. O,
jest ruda nawet. Ale jakaś czerwona. A, ruda żelaza. Dobra, myślałem, że czerwona jakaś tam, wiecie, nowa. Ciekawi mnie też gra, która jest pod tytułem LX2. Bo to jest jakby, nie wiem, czy to kontynuacja, ale czy też jest w tym świecie, czy coś się tu staje na koniec świata. I ciekawi mnie, czy dalej będzie nasz Jack z komandorem. Czy dalej będziemy kontynuować tą historię. Dwieście papierosów, 200 eleksji to. To jest złoże jeszcze eleksu. Znaczy żyła eleksu. Jest elek w czystej formie, to chyba najbardziej mnie cieszy. To są chyba te groby tutaj. Trzecia hydra jest tam dalej, czy chimera. Boże, jak hydra mówię, to jest też żelazo. Przy okazji. Wydaje się, jakbym wiercił jej w mózgu. To jest więcej żelaza, co mnie cieszy, chociaż nie mamy jeszcze skina na fulla. Bo nie wiem, czy się tak opłaca to. Żelaza i innych takich rud mamy chyba bardzo dużo. Tak mi się wydaje, że naprawdę nic nie sprzedawałem, więc jest szansa. Później zrobienia z tego czegoś zajebistego. Pięknie, dużo ekspa. No te chimery tu pożarły niezłą garstkę ludzi. Dużo tutaj nie było. Tyle rzeczy, a możemy wziąć tylko z dwie. Dobra, tepamy się teraz tam. Koledze powiemy, że zrobiliśmy już misję dla niego. Mamy level także, ale na razie go nie chcę zużywać, bo nie wiem, na co będzie mi dokładnie potrzebne. Wiem, że zręczność chcę, żeby mieć lepszy pistolet później. Chimery zostały zgładzone. Co do jednej? Jesteś pewien? Tak, żadna nie przeżyła. Wow, może faktycznie jesteś darem od Kalana. Powinienem być bardziej wierzący. A expa? Mogliśmy jeszcze expa dać więcej. Dobra, musimy zrobić tą misję. Chciałem znaleźć teraz dostawcę jeszcze tego. Gdzieś Siegfried chciał paczkę, więc ja strzelam, że Siegfried jest w nie tym mogę wszystkim. To uwierzyć. Jest wszystkim w tym walnięty, nie? Tylko dlatego. Co cię tu sprowadza? Uciekasz przed Albami? Zważywszy na konwertery Albów, to zaskakujące, że tak niewielu uciekinierów szuka u nas schronienia. W każdym razie, Albowie cię tu nie dopadną. Klerycy to ostatni bastion obrony przed Albami. Nie ulegniemy im. Czemu służy ten posterunek? W teorii mamy pilnować granic, gdy akurat nie jesteśmy zajęci odpieraniem ataków łupieżców. Ale tak naprawdę to baza szkoleniowa. Trafiają tu nowicjusze, którzy niemal ukończyli swój trening. Jest znacząca różnica między tym, jak w horcie wyobrażają sobie walkę z wrogami, a tym, jak to wygląda naprawdę. Skoro szkolisz nowicjuszy, może nauczysz mnie czegoś? Nie jestem instruktorem. Pokazuję nowicjuszom, jak wygląda prawdziwe życie.
Niemniej zaczyna brakować nam eleksitu. Jeśli masz czym zapłacić, chętnie podzielę się moją wiedzą. Naucz mnie. A, ty jesteś taki mała złodziejem rzemiosło. Fajnie. No nic, nie możemy zrobić. Górnictwo chciałem, ale siła, budowa, wszystko jest na nie. Ten spryt na piątkę może byśmy zrobili, co? Spryt na piątkę, ale nie mamy teraz jak i tak tego kupić, bo nie mamy eleksitu. Możemy tu komuś coś sprzedać? Chciałbym mu coś sprzedać, albo eleksit znaleźć, jakąś... szkoda. Nikt nie widział. Tyle dobrze. To mnie obchodzi, że nikt nie widział. Dobra, albo gadajmy z tym kolegą. Chyba nas nie zabije za to, a ja bym chciał. Dobra, nauczę się tego jakby co później. To nie jest przecież jedyny człowiek od nauki, a od razu pogadamy z nim o tej misji. Zawsze się do ciebie przystawiają. Przeprowadzam dochodzenie. Mam przy sobie nakaz. Jesteś zobligowany ze mną współpracować. Nakaz? Co chcesz tu odnaleźć? Przekonasz się, że nie ma tu żadnych nieprawidłowości. Klerycy w horcie mają o tym inne zdanie. Mogą się jebać. Każ im tu przyjechać i udowodnić, że odwalą lepszą robotę. Mam już dość tych wiecznych podejrzeń. Węż sobie do woli. Zaglądaj w każdy kąt. Niczego tu nie znajdziesz. No dobra. Mogę wszędzie węszyć. Chyba się do tego nie nadaje. Chyba się do tego nie nadaje. Nie mogę hakować jego skrzynki. Kurde, jakbym mógł hakować, to bym zhakował to. Za wysoka technologia dla mnie. Ile jest potrzebne na handel? Na ten, na hakowanie, ale przeczekajcie. Tak, już mogę to, właśnie. Muszę się nauczyć hakowania. Czekajcie, tepnę się tylko. Kurde, gdzie się tepnąć tutaj? Tepniemy się tam, gdzie są granaty. Sprzedamy coś do handlarza i po prostu tepniemy się, żeby zrobić ten. Musimy to zrobić, bo mamy też te papierosy, więc jest to sprzedać. Zabiliśmy 3 chimery, 4 za przeproszeniem. Musimy wiedzieć, jak się hakuje lepiej. Handlarz, ej, handlarz, sam jesteś. Widzę. Wszystko, czego dusza zabraknie, zabraknie, no na pewno zabraknie, zapragnie. Mamy dużo rudy i wszystkiego tego typu, nie? Tego typu. Możemy nauczyć się hakowania. Jak nauczymy się hakowania, będziemy mogli zhakować chyba mu ten tylnią skrzynię. Mam nadzieję. I stosujemy. Skoro. Możesz przeszukać mój. Nie, śmiało. Ha. Okej. Czyli on teraz gadał o tym. Czekajcie. Jeszcze raz wczytałem, bo on coś gadał mądrego, o coś właśnie, że mogę przeszukać wszystko. Masz tu nawet mój schowek. A ja chciałem się nauczyć kogo i tak się chyba nauczę. I jak? Trafiłeś na coś?
Mówiłem, że dbamy o porządek. Stosujemy się do ścisłych reguł. Przestrzegamy wszystkich rozporządzeń, nawet tych dotyczących zabezpieczenia kufrów. Skoro tak, nie będziesz miał nic przeciwko, bym do nich zajrzał. Możesz przeszukać mój. Nie znajdziesz tam jednak nic oprócz ubrań. Śmiało, nie krępuj się. No dobra. I kieszonkowiec. Ciekawe jak to działa. Chcę zobaczyć jak działa te kieszonkowanie. Mam. Czy my tak możemy okradać wszystkich? O cholera jasna. Cholera. Ty ohydny złodziej. Czy jak są żółci, to lepiej ich nie okradać. Dobrze, ale okradłem go z Eleksitu. Mamy kod teraz do jego tutaj drzwi. Ty mogłem szybciej się nauczyć, wiecie? Jak tu jeszcze się lepiej kradnie? Sprytu 50. Spoczko. Na razie nic nie robimy z tym. Teraz tak, musimy znaleźć tę notatkę. Czekaj, chcę expa najwięcej. Zdobyć expa z tych wszystkich gówien. Ja nie otwierałem tych notatek, a nadałem expa w ogóle, nie? W ogóle możemy zrobić też tą misję na za wszystkie te notesy, wiecie, tego. Ale to jest tego. Żeby zdobyć wszystkie te takie notatki, pamiętacie? O to mi chodziło. Osiem, jeden, dziewięć, pięć. Osiem, jeden, dziewięć, pięć. Wchodzę w to. Ubrałem banity? Fałszywi przyleć przyjaciele. Nie wiem co ukończyłem. Cholera, znaczy ja mogę to jakoś normalnie zrobić. Nie chowaj się, już cię widziałem. Przeszukałem twój kufer. Gratulacje. Możesz poinformować przełożonych w Horcie, że moja bielizna jest poukładana. Doskonale wiesz, co znalazłem. Na co klerykowi zestaw banickiej odzieży? Częścią naszej pracy jest chodzenie na zwiady. Kamuflaż się wtedy przydaje. Nie rozumiesz tego? Niech klerycy w Horcie o tym zadecydują. Tylko na tym ci zależy? Tak, jestem banitą, ale nie idiotą. Słuchaj, czasem tylko handluję dopalaczami. Nikomu nie dzieje się krzywda. Klerycy chętnie dobijają targu.
A jeśli mnie nie wydasz, odpalę ci 1/10 zarobków. A co mam powiedzieć Dietrichowi? Kazał mi wrócić z odpowiedziami. Powiedz mu, że nie natrafiłeś na żadne nieprawidłowości. Dostawy dopalaczy muszą pochodzić z innego źródła. Łatwizna. Mogę na ciebie... Nie ma żadnej... Umowy. Nie ma, nie. Zbierz swoje rzeczy i wynoś się z Ignadonu. Tak po prostu? Zapomnij. Dorwę cię! Ja pierdziele, prawie żebym zginął. Ale misję już znamy do końca, jak zrobić. I możemy kraść, to jest najważniejsze. Dobra, czyli zabiłem ziomkę, który mnie czegoś nauczył. Banita. Schowany, pierdzielony Banita. Nie. Wiecie, że teraz jesteśmy tutaj wrogami takich rzeczy. A jeszcze muszę okradać ludzi, co mnie cieszy. Jesteśmy niezłymi złodziejami. Ja myślę, że jeszcze lepiej mi się chce grać. Muszę teraz nauczyć się jeszcze bardziej tej kieszonkowej kradzieży. Ona jest świetna. Pomyślcie, ile jeszcze ludzi możemy ukraść, nie? Zabrałem mu eliksir. Kurde, patrzcie, jak łatwo będzie eliksir zrobić. Nareszcie. Wyczekiwałem twojego przybycia. Odłóż listy tam. Chwila, to ty jesteś posłańcem, o którego prosiłem? Chwileczkę, gdzie twój identyfikator? Dlaczego podróżujesz incognito? Nie jestem posłańcem. Nie? Cholera, nadal nie znaleźli zastępstwa. Najwyraźniej wciąż brak im ludzi. Jak mamy wypełniać wolę Kalana, jeśli brakuje nam rąk do pracy? Postępuję wbrew protokołowi. Jeszcze się nie poznaliśmy. Jestem Dirk, emisariusz zarządzający tym stanowiskiem. Do kogo mam zaszczyt się zwracać? Lepiej, żebyś nie wiedział. Rozumiem. Boisz się, że zdradzę innym twoje tajemnice. Nie każdy kleryk jest równie uparty jak większość mieszkańców Hortu. Tu panują inne zasady. Jestem tu w oficjalnej sprawie. Muszę przesłuchać twój oddział. Co proszę? Z czyjego rozkazu? O co tu chodzi? Otrzymałem nakaz od Dietricha. Jesteście zobligowani ze mną współpracować. Dietrich, nie doczekałem się od niego posłańca, zapasów jedzenia ani posiłków. A zamiast nich wysłał mi śledczego? Ale proszę, nie krępuj się. Przeszukaj naszą bazę, jeśli to ma go zadowolić. Kod do mojego kufra to 4979. Nie mam nic do ukrycia. 4979. Wchodzę w to. Ja pierdzielę, ich wszystkich okradam, nie? Jeszcze kartą papierosów, żebym znalazł. Ziomek, 200 papierosów na swoją zmianę. Mam. Karsten był banitą. Wysyłał stąd Elex prosto do Hortu. Naprawdę? Marny ze mnie przywódca, skoro zrobił to tuż pod moim nosem. Nie zwracałem na niego bacznej uwagi. Cieszyłem się, że przysłali nam kolejną osobę do pomocy.
To niedbalstwo mogłem przypłacić życiem, ale ocaliłeś mnie przed tym losem. Dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich tych, których również uratowałeś. O czym muszą dowiedzieć się w Horcie? To sprawa dla Baldera. Jesteś posłańcem. Twoim zadaniem jest dostarczenie listu, a nie wypytywanie o jego zawartość. A wydawałoby się, że ludzie powinni wykonywać rozkazy. Zdecydowałeś, za co walczysz. Teraz zaufaj tym, którzy prowadzą cię do tego celu. Przysięgam, że chcę ocalić rekrutów, a nie skazywać ich na bezsensowną śmierć. Masz dla mnie pracę? Zawsze znajdzie się tu coś do roboty, ale nie mogę powierzyć poufnych informacji byle komu. Co do poufnej misji... Jak mam zdobyć twoje zaufanie? To nie takie proste. Sam nie wiem. Musi być coś, czym cię przekonam. Niczym mędrzec otoczony przez raptory. Rozwaga na nic się tu nie zda. Oddaj mi coś cennego na przechowanie. W ten sposób pokażesz, że nam ufasz i dowiedziesz prawdziwości swoich słów. Jeśli się wykażesz, zwrócę ci twój depozyt. Zgoda, weź to. To dowód twojego zaufania. Doskonale, dziękuję. Wyjaśnię, o co chodzi. Proszę, weź ten raport. Chroń go za wszelką cenę, nawet własnego życia. To wartościowe informacje. Przekaż go do rąk własnych patriarsze Balderowi w Horcie. Będzie wiedział, co z nim zrobić. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, czyli daliśmy 5 stówek temu. Będziemy musieli tutaj wrócić na pewno, bo 5 stówek nie oddam. My tu kończymy odcinek, w następnym odcinku lecimy do Hortu. Mamy już misję jedną, drugą, trzecią. Boże, wszystko robimy, jak mi się chce i jeszcze możemy kraść. Do zobaczenia. Cześć.